No ja to tak, jakby mnie taki policjant złapał na ulicy, to nawet jakbym nie miał nic na sumieniu, to ja bym się przyznał do wszystkiego. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli nie jesteś moim fanem jeszcze, to wiedz, że to jest kanał WTF Kloc, rozwijając skrót w ogóle to fajny kloc. Takie zadajemy sobie pytanie na tym kanale, badając, czy klocki alternatywne do najbardziej znanych klocków świata, czyli Lego, są w ogóle fajne. I na tym kanale zdarzają nam się faktycznie klocki, które są fajne, zdarzają się klocki, które są całkowitą porażką. Z klockami blockami już do czynienia mieliśmy, no i jest tak... No jest kontrowersyjnie, bo z jednej strony no jest to jakościowo dobry kloc, ale ma wiele mikrowadek, które nie sprawiają, że jest to jakoś taka, wiecie, alternatywa, by się o nią bić, jak na przykład o Kobi chociażby, które coraz bardziej mnie do siebie przekonują. Moi drodzy, dziś absolutnie największy zestaw w historii tego kanału. Zawsze zajmujemy się takimi malutkimi podróbkami, a dziś, no spójrzcie, jaki duży zestaw. Zestawu tego nie miałbym, gdyby nie kolega Maciek i Klocki, który właśnie podesłał mi go do recenzji na 3. urodziny mojego bazowego kanału. Moi drodzy, 193 klocki znajdziemy w środku. Ma to również numer katalogowy, ma to również zapewnienie, że z tym będziemy ćwiczyć zdolności manualne, również, że będziemy ćwiczyć koncentrację, będziemy dzielić się i współdziałać, będziemy rozwijać kreatywność, myśleć logicznie, a także poznawać zawody. No jak już mówiłem, poznawać zawody, mam nadzieję, że mnie ten zestaw nie zawiedzie i tego zawodu nie poznamy. No współdziałać, no nie wiem, z kim będę musiał, chyba z psem, żeby mi tych klocków nie zjadł, bo ona sobie czasem lubi dziabnąć klocka. Tak jak mówiłem, moi drodzy, absolutnie największy zestaw na moim kanale. Jest oczywiście informacja, że to jest w Chinach wyprodukowane, jest polski importer i tak dalej, no jest też logo Kazi, niestety, co jest takie nie za fajne moim zdaniem, ale jeszcze klocków Kazi nie testowałem, moi drodzy. Tutaj spójrzmy, są produkty z serii, spójrzcie, to jest ciekawe, że mamy reklamę z tyłu właściwie innych zestawów serii i nie powiem, całkiem fajna, zacna inicjatywa. Spójrzcie, tu jest jeszcze jeden duży posterunek z takim tirasem. No mi się trafił fajny posterunek, którym na pewno miasto WTF nie pogardzi, bo już niebawem przecież drugi sezon mojego WTF City serialu. Moi drodzy, całkiem duża paka, nie traćmy jednak czasu i otwórzmy sobie oczywiście, zobaczmy, jak to się w ogóle prezentuje właśnie w takich pakach dużych. A wszak dotychczas przecież otwieraliśmy tylko maluchy, same takie, wiecie, 10, tam 12 zł max. Nigdy nie otwierałem tak wielkiej gabarytowo paczki. To samo było z samymi blockami, jak to się też prezentowało w poprzednim zestawie, to był taki malutki, jak widzimy, nie ma takich wyrywanych jak w Lego, jest po prostu wycinana kawałek taśmy odklejany i tyle. No, klocki, worek ok, grubość ok, moi drodzy, jak to wygląda. Całość zawarta jest na zdumiewająco dużej liczbie worków, uważam. Nie sądziłem, że aż tak będą to dzielić. No niestety, niezdumiewająca, absolutnie wręcz zła, powiedziałbym, jest instrukcja. No moi drodzy, jeżeli kupujemy zestawik za 6 zł, jeszcze sami przyznacie, pal licho, taka instrukcja, ale kurczę, nie wiem, ile zostało kosztował ten zestaw, bo no, dostałem go w prezencie. Mimo wszystko, chociaż kroki są fajnie zrobione, pokazując, które elementy w tym momencie mamy tylko dołożyć, zdecydowanie jest to zbyt małe, bym powiedział, jak na instrukcję. No spójrzcie, taki duży konstrukt na takim czymś małym, no sami widzicie, nie jest to zbyt duże, no ajajajajaj, momentami zdecydowanie jest to zbyt małe, bym powiedział, no chciałoby się porządniejszą instrukcję. O takich detalach, jak tu widzicie, no nie wspominam. Chcielibyście wydać na przykład, nie wiem, szczelam tu, powiedzmy 60 zł, by takie coś mieć, taką instrukcję? No raczej, moi drodzy, nie. Sam fakt, że no po prostu co to zasadnie wygląda za atrakcyjnie. Gdybyśmy ją nawet chcieli, wiecie, katalogować instrukcję, no to nie wygląda to na tyle atrakcyjnie, jakbyśmy, uważam, chcieli. No po prostu ulotka. Szkoda? Ciekawe, jak jest jeszcze w większych zestawach, bo przecież chyba musi być zestaw, gdzie w końcu dochodzimy do książeczki, a nie ulotki, nawet jeśli ma rozmiar A4. Bardzo duża płytka konstrukcyjna. Spójrzmy, tu już absolutnie bez żadnych napisów na studach. Nie ma już tu żadnego Kazi ani nic innego na studach, no to jest ciekawe. No i woreczki jakieś takie ponumerowane, jest palemka oryginalna, to jest nawet powietrzem trochę nadmuchane, chyba żeby klockom nic się nie stało. Co jest, moi drodzy, natomiast na przeogromny plus, przyjrzyjcie się i nie widzicie, wiecie czego, najgorszego, nie mamy tu naklejek. Tak jest, moi drodzy, absolutnie wszystko, każdy jeden kloc
I tu mamy chociażby przykład, jest klocuchem nadrukowanym. I to się chwali niesamowicie, bo jak widzisz, drogie Lego, pewnie nie oglądasz tego filmiku, da się. No jest trochę ciekawych elementów na pewno. Worek jakościowo jest też jak najbardziej ok. Przy czym worki są stricte umowne, no bo jak widzicie, tu na instrukcji nie mamy absolutnie, wiecie, żadnej instrukcji, że teraz z pierwszego worka, z drugiego, teraz z trzeciego, teraz z czwartego budujemy, teraz z piątego, a teraz z szóstego. Wszędzie jest brak oznaczeń kazi, no to jest akurat dobra im plus. Mamy tutaj listek, taki ciekawy, ale taki mało klockowy bym powiedział, ten plastik, taki cienki, wyginalny. Gdybym to gdzieś znalazł na ulicy, stwierdziłem, że to albo jakiś, nawet nie kobi, ale jakaś w ogóle inna klockowa zabawka. Moi drodzy, sobie pozwolicie, zbuduję teraz ten zestaw. O, spójrzcie, hipki są zupełnie osobnym tym. Nie będę wyjątkowo tego robił na speedbuildzie, głównie dlatego, że no trochę mi to przypuszczalnie zajmie, tym bardziej z takiej instrukcji. Oczywiście to ona jest spoko, nie powiem, ona nie jest zła absolutnie. Jest za mała, nie jest tak czytelna, jakbym chciał, ale mieliśmy też do czynienia z gorszymi. Dobra, moi drodzy, dajcie mi sekundę, wyjątkowo nie na speedbuildzie, zbuduję sobie ten zestaw i oczywiście omówimy sobie cały zestaw wraz z oceną, czy w ogóle to fajne klocki. Tak, oto, moi drodzy, prezentuje się cały, kompletny zestaw już zbudowany. I może wyjątkowo zaczniemy sobie od plusów, bo oczywiście bez minusów też tutaj się nie obędzie. Natomiast no pierwsze jakby wrażenie z tymi klockami jest pozytywne. Mianowicie, moi drodzy, pierwszy zestaw, który wam pokazywałem z blotków, czyli ten Star Warsowy, był, no nie oszukujmy się, bezczelną kopią, bezczelną kalką. Dużo też tam można się było czepiać, jeżeli chodzi o same klocki. Tu widać, trochę odrobiły blocki lekcje, jest znacznie lepiej. I nie mówię tutaj tylko o tym, że wiecie, nie skopiowali bezczelnie innego zestawu jeden do jednego po prostu z innych chińskich klocków i mają swój własny konstrukt, ale mówię również o tym, że klockowo również jest dobrze. Nie aż tak dobrze, jakbym chciał, ale oczywiście również o tym za chwilę. Mianowicie przy pozbudowaniu tamtych blocków palce chciały mi z bólu ulecieć. Tu już nie było tak źle, choć mamy do czynienia ze znacznie większym zestawem, moi drodzy. Zestaw, no cóż, nie prezentuje się również źle, jeżeli chodzi o samą jakby filozofię, samą konstrukcję, sam wygląd. Dostajemy w nim dwa pojazdy wraz z policjantami, no i dostajemy jeszcze taki duży, to jak widzicie, budynek, który teraz sobie szybko obrócę. Już budując postacie, kapnąłem się, że no nie będzie aż tak źle, jak było właśnie z pierwszymi blockami, ale widać też ewidentnie, że między tamtymi blockami a tymi jest kilka lat różnicy. Inna też myśl technologiczna, firma przyłożyła się znacznie bardziej też ogólnie szeroko pojęcie, można powiedzieć, do swojej marki, po prostu do swojej marki się przyłożyła. I już budując hipki widziałem, że nie będzie tak źle, bo tam też był problem, że chyba rączka mu wypadała i tak dalej. Tu już na przykład te rączki weszły mi bez problemu. Oczywiście wygląd tego hipka nadal jest taki sam. Nadal, no mi się one nie podobają. Przede wszystkim tutaj te bary. No jakby on komuś chciał, wiecie, no mówiąc delikatnie, przyłożyć taki chodzi z tymi barami rozdziabionymi na boki. Co ciekawe, one, spójrzcie, te hipki mają, o, tak tułów robiony na boki, czyli może nawet spokojnie sobie taki hipek stać. No ale wiadomo, to ma taki urok. Nie może też być kopią do Lego, jeżeli chce być legalnymi. Chcą być legalnymi klockami. Nóżki tam mi się nie dociskały, tu już ładnie, że tak przybliżę wam to, krocze mi się docisnęły. Z tyłu nie wygląda to tak fajnie. Natomiast, moi drodzy, tu mamy trochę do czynienia jak z Kobi. No jednym się podobają te figurki, innym nie. Są standardy raczej legowe, no mi się po prostu nie podobają. Natomiast spójrzcie, również cięcie w talii on posiada. Natomiast nadruki i wszystko, co on tutaj ma, no nie sposób się do nich przyczepić. Jest to poprawne jak najbardziej i nie jest to jakiś minimalizm, jest to jak najbardziej no gdzieś starannie zrobione i nie idące na łatwiznę. Drugi rodzaj typka to jest taki, tego pokazuję jednego specjalnie, nie pokażę tamtego pana, gdyż tak naprawdę on jest identyczny jota w jota jak ten z czerwonym krawatem. No ten tu ewidentnie w niebieskim krawacie jest ważniejszy. Natomiast, moi drodzy, to pierwszy błąd, no spójrzcie na jego twarz. No ja to tak, jakby mnie taki policjant złapał na ulicy, to nawet jakbym nie miał nic na sumieniu, to ja bym się przyznał do wszystkiego, no bo spójrzcie, no jest to taka trochę psychodela, no tak wygląda bez czapki. No i te główki, no jeżeli do hipka samego możemy się różnie czepiać lub nie, ta główka jest, no kurczę, jest po prostu straszna, jak dla mnie straszna. No jakieś wodogłowie jakby tutaj miał, no fajnie, że są uszy i tak dalej. Naprawdę ta główka powinna być moim zdaniem zmieniona, no ludzie tak nie wyglądają, naprawdę. Dodatkowo mamy tutaj do niego gościa czapeczkę, którą gdy włożymy mu lekko, no to spójrzcie, jak włożymy
Jak włożymy ją lekko, no to koleś jeszcze wygląda, ale gdy ją dociskamy tak jak powinna być, to koleś ledwo spod tej czapki widzi. Ale nie będę mówił koleś, wszak to mundurowy jeszcze mnie, że tak powiem, wsadzi gdzieś. No i drugi w hełmie, o, ściągniemy mu ten hełm, ten kask na motocykl. No jego mina również jest taka, że gdyby ktoś taki mnie przyłapał, to założyłbym taki hitman, który policjantowi raczej ukradł pojazd i nim się porusza i tu chce ode mnie jakiś mandat wyłudzić, do jakieś przebieranie to jest. Nie wyglądają te główki dobrze, mówię, o ile jeszcze ciało, tam ta teraz identyczna, a o ile jeszcze ciało, no i nie jest też dobre, o tyle główki niestety mocno rujnują, ale to już tak jak mówiłem, jest kwestią indywidualną. No jednym się podobają te figurki, innym się nie podobają. Natomiast przejdźmy do pojazdu, jakimi oni się poruszają. Również szapoba ogromne dla firmy. Spójrzcie, to jest nadruk. Nawet takie elementy są nadrukiem. I to robi firma Blocki, a nie firma Lego. Również tutaj te police, wszystko to są nadruki. Co mnie ciutkę zszokowało, moi drodzy, radio jest całkowicie gumowy. Ja tak nie wyginam, bo tak plastik chodzi. Absolutnie całe radio jest z gumy. Na co warto też zwrócić uwagę na koło, które również no, jest takie no, specyficzne, bo to oczywiście jeden element, to nie jest gumowy, on jest stricte z plastiku. No i obydwa koła tak wyglądają. Natomiast to już nam fajnie wchodzi, trzyma się, jest ok. Na uwagę zasługuje się spójrzcie, jak tutaj ten serek został ładnie wszczepiony, ten, że on się nam jako światło uzupełnia z resztą karoserii i wygląda to spoko. Nie jest źle, jakość plastiku jak najbardziej jest ok. Wygląda to całkiem dobrze, nawet kolorki, no te czerwony, niebieskie ciutkę bardziej są wyblakłe niż byśmy chcieli, no ale mówię, pamiętajmy, że czymś muszą się różnić też od klocków Lego. Nie jest absolutnie, mówię, źle, bo hipek również na motor nam wsiada, hipek również na motor może się chycić go tymi dwoma rączkami i jest, nie ma tu żadnych problemów, wiecie, że on się nie chyci, czy że coś się stanie złego. Także jest tutaj jak najbardziej poprawnie, jest jak najbardziej ok. Drugim pojazdem policyjnym, bez jakichś większych oznakowań, że policja i tak dalej, z identycznym kierowcą, jest po prostu kładzik, tu może coś wydać holować. No prościutka konstrukcja, ale nie czepiałbym jej się, bo w gazetkach Lego również byśmy mogli taką dostać. Ciekawe, aczkolwiek raczej słabe rozwiązanie jest z tymi kołpakami. No nie wiem czemu tak to zrobiono. Tak jak mówię, no oni muszą się różnić czymś od Lego, jeżeli chcą być legalni, ale uważam, że mogli rozwiązać to znacznie lepiej. Moi drodzy, przejdźmy sobie do głównego konstruktu. No i teraz powiem wam tak. No niestety miewałem duże, przeogromne problemy z zbudowaniem tego setu. Nawet nie o to, jeżeli chodzi o instrukcję, która też mogłaby być wyraźniejsza. Już jej się oczywiście czepialiśmy, no bo spójrzcie, na przykład tutaj to naprawdę jest malutkie na naciapciane tutaj. Natomiast moi drodzy, częstokroć budowałem zestaw patrząc, jakie mam klocki do dyspozycji, a nie patrząc na instrukcję. Ponieważ no spójrzcie, pytanie na klockowanie. Jaki to jest kolor? Ten tu długi, ósemka. Jaki to jest kolor? Biały, nie? No nie, moi drodzy, to jest kolor szary. Według nich. Natomiast kawałek wyżej mamy biały. Spójrzcie, tu mam przestawiony biały, tu mam przestawiony szary. Czy widzicie tu różnicę między białym a szarym? Bo no ja nie, aczkolwiek i tak na kamerze wygląda to, wierzcie mi, znacznie lepiej, bo ona ładnie kolory odzwierciedla. Nie jest tak dobrze w realności jak na tej instrukcji. Uwierzcie mi, męczyłem się naprawdę wiele i... No i pytanie jest, jakbym miał większy zestaw z tego, czy również bym się tutaj nie przemęczał. Na szczęście zestaw był mały, no i zestaw wygląda ok, kochani. Na półce naprawdę nie będzie, moim zdaniem, źle. Fajne są kolory, a często też mają z tym problemy podróbki. Dostajemy tu z boku, jak widzimy, szlabanik. Szlabanik, który będzie wpuszczał zapewne i wypuszczał ludzi z miasta. I jest ok, to się trzyma. Jeszcze w ścisłości klocki, tak jak mówiłem, chodzą lżej, chodzą lepiej niż tamte. Także już mnie te paluchy nie bolały, co ważne. Dostajemy również jedno wejście tu na dole. No, klameczki nie są zarysowane jak w Lego. Szybki też takie wątpliwe jakościowo, ale już się nie będę czepiał. W związku z tym łatwiej otworzę od środka. No i w środku mamy jakiś komputerek z drugim radyjkiem, które również jest oczywiście gumowe. No i mamy kubeczek, gdyby się nudzili. Co prawda komputer mógł być lepszy, bo taki samolotowy, widzicie, radar jest, no ale co tam, nie będziemy się go czepiać. Poza tym na dole raczej jest puściutko, raczej tutaj nic się nie dzieje. No i też jest brak okna na dole, przez to mogą sobie tak wyglądać. Tutaj mamy barierkę taką oraz latarnię. Całkiem ładnie wykonana jest latarnia. Spytacie mnie teraz o palmę. No właśnie palma jest czymś, z czego...
za bardzo zadowolony nie jestem. Bardzo łatwo odchodzi, jest na takim studziku. Jest to element całkowicie chyba gumowy. Mówię chyba, bo nie jestem pewny, bo tu krawędzie ma całkowicie gumowe i środek raczej też jest gumowy. Nie czuję, żeby to był element mocny, solidny i porządny. Niestety, tak samo bardzo łatwo tu odpada to. Jak mówię, blocki pierwsze były klockami ciężko czepialnymi, na przykład ta palma, bo ogoliście też są z gumy, bardzo łatwo odpadają i przypuszczam, że przy bardziej zaawansowanej zabawie, jakiejś wyspie czy coś, no nie trzyma się to po prostu dobrze, ale jest to jeden z licznych minusów. Góra, natomiast tak zwane pięterko, również drzwi, no i zastanawiające jest to, czy to jest jakieś wyjście ewakuacyjne dla pracowników, którzy już zwolnili, wiecie, oni wychodzą z tych drzwi i nagle... No i po krzyku, po pracowniku, nie trzeba mu płacić odprawy i tak dalej, nie wiem, zapewne tak. Łeło na ścianie jest ok. Tutaj również z boku dół i góra taką wielką dziurę tutaj mają. Ten komputer, na którym ktoś siedzi, no wygląda, kurczę, moi drodzy, trochę topornie. Mi trochę zajeżdża PRL-em, maszyną do pisania jakąś taką przeogromną. Jest on to oczywiście na klocku odchylanym, więc możemy sobie go dowolnie odchylać, zamieniając na przykład go teraz w jakiś talerz, na którym można zjeść. Klawiatura również i naklejkowa, ale akurat Lego to też ma nie naklejkowe. Jest jak najbardziej ok. No tutaj sobie siedzą, grają w pasjansa, gdy nic się nie dzieje w WTF City. Tu na dole piją herbatkę, jak już pokazywałem, i mają jakiś radar. Posterunek jak najbardziej poprawny, jak najbardziej ok. Uważam, i w mieście się niesamowicie przyda. Te schodki również fajne rozwiązania, zresztą to jest rzynka z Lego. Natomiast trochę poprzyczepiać się musimy również u góry, ponieważ, moi drodzy, nad tymi dwoma pięterkami mamy coś jeszcze. I spójrzcie, tu jest również police, oczywiście, ale jest też coś wyżej. I spójrzcie. Spójrzcie, no właśnie, moi drodzy, nie wiem, czy to widzieliście, ale antenka niestety w zestawie jest wygięta, nie jest ona gumowa, by ją odgiąć. No nie będę odginał jej na siłę, natomiast niestety musimy się tego czepić elementu, no jest ona po prostu wygięta. A dodatkowo mamy taką lampę, którą możemy oświetlić gdzieś tutaj schodki czy coś innego. No i kamerę, która oczywiście tu się jeszcze może kręcić, jest na takim klocku. O dziwo, też ma łeło, może jak wykryje jakiegoś złodzieja, robi łeło. Jest ok, moi drodzy, no i tutaj również taśma nie naklejkowa. Jeżeli chodzi o jeszcze jakąś przyczepność do tego zestawu, to przyczepiłbym się jeszcze niestety jednej rzeczy. Ja mam nadzieję, że skoro moja kamera oddaje ładnie kolory, będzie to widać, ale chyba nie, troszkę widać, troszkę nie. Nie wiem, czy widzicie tutaj biały i biały. Widzicie to? Jest różnica kolorów. Niektóre klocki są śnieżno-białe, niektóre lekko pożółte. I to boli, i to boli. Nie wiem, czy mówię, tutaj ładnie to widać na przykładzie tego, ale ten sam przykład mamy na przykład... Tutaj widzimy to dokładnie, widzicie? Tam z tyłu bardziej żółty klocek, tu znowuż takie białe, u góry znów lekko pożółkły klocek i na przykład tu też to, chociaż nie, to akurat chyba nie widać między tym a tym różnicy. No moi drodzy, jest to trochę błędzik, nie oszukujmy się, no i bolą właśnie takie, moi drodzy, niedoróbki, bolą takie właśnie jakieś tutaj rzeczy, bo blocki, które mówię, użyję słowa, odrobiły lekcje po tym, jak zaczynały jako bezczelne podróbki, naprawdę mają potencjał, by być normalnymi, oficjalnymi klockami, którymi da się bawić. Jeszcze niektóre klocki tu szczepiają się ciężko, inne znowu rozszczepiają się zbyt łatwo. No trochę tak samo na przykład z rękami, że jedna chodzi łatwo, druga chodzi ciężej, ale już nie jest taki błąd, który uniemożliwia nam zabawę, czy psuje nam absolutnie tą zabawę. Absolutnie już do tego, uważam, jest daleko. Wygląd hipków jest zły, ale już chyba tego nie poprawią. Już musimy je pokochać albo znienawidzić i musimy z tym żyć. Natomiast mówię, no są minusiki typu najgorszym minusem przeokropna instrukcja. Absolutnie nad tym powinien pracować pierwsze. Drugi minus, no zgięty klocek mi się trafił. Trzeci minus, inne odcienie kolorów. Przypuszczam, to wynika z tego, że wiecie, niektóre są z jakiejś starszej produkcji, inne z nowszej. Natomiast uważam, że klocki, blocki jak najbardziej zasługują i może jeszcze jakiś czas, kilka lat i zasłużą jak Kobi na miano jak najbardziej normalnych, oficjalnych klocków, które można kupić, bawić się, a być może nawet jarać się takimi klockami, czekać na nowe zestawy. Why not? Robią wszystko w dobrym kierunku, by to osiągnąć. Moi drodzy, więc nie dyskwalifikujmy ich. Te pierwsze Star Warsy bym zdyskwalifikował, natomiast tych nie dyskwalifikujmy. Niestety przez te przeogromne bonusy nie mogę dać innej oceny jak 7 tym klockom. Gdyby nie antenka, gdyby ładniejsze twarzyczki, gdyby instrukcja, oczywiście możemy gdybać tu godzinami, ale no mogliby mieć spokojnie mogliby mieć 8, gdyby te kilka mikrobłędów, które naprawdę łatwo wykluczyć, by zrobili. Dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Największy zestaw na moim kanale już jest, moi drodzy, za nami.
A więc jeszcze kilka wielkich będzie, ale generalnie też wrócimy do małych, by, wiecie, badać, które są fajne, które są niefajne. Piszcie mi, czy macie blocki, czy macie coś z tych serii, co wy sądzicie o blockach, czy też widzicie i pokładacie w nich jakąś nadzieję na przyszłość, że może jeszcze będzie kiedyś z nimi lepiej. No ja robię wszystko, by iść w dobrym kierunku. Trzymam kciuki, mimo wszystko w jakiś taki dziwny sposób, bo myślę, że zasługują. Dzięki, do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku, bye!